Od kilku lat prowadzono w Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem badania nad genem umaszczenia u bydła. Badania te prowadzone były w ścisłej tajemnicy ze względu na znaczenie ich wyników i efekty, które przerosły oczekiwania naszych zespołów badawczych. Celem tego projektu było wyodrębnienie genu, który jako dominujący będzie przekazywać na potomstwo charakterystyczne ubarwienie, typowe dla wszystkich buchajów pochodzących z programów hodowlanych MCB. Dzięki temu odkryciu na zawsze unikniemy błędów, a weryfikacja pochodzenia stanie się prosta ze względu na charakterystyczne stemplowanie potomstwa, szczególnie tego pochodzącego po buchajach z MCB. Wstępne kalkulacje pozwalają myśleć o milionowych oszczędnościach w skali kraju, pod warunkiem wykorzystania w inseminacji nasienia pochodzącego wyłącznie z Krasnego. Firmy zachodnie, w tym amerykańskie, zwróciły się do zarządu MCB o możliwość zakupu licencji. Jednak ze względu na znaczenie tego odkrycia rozmowy odłożono na przyszłość. Gen ze względu na miejsce i czas odkrycia nazwano oficjalnie MCBEC 2022. Zapraszamy do współpracy.